Szanowni Państwo, zrobimy takie coś, nie wiem czy się to uda, może się uda, robię sobie kolację, po prostu robię sobie kolację. Oczywiście chociaż mieli pogląd jako taki, bo myślę, że każdy z Was wie, ale to zawsze fajnie jest, jak jest i... Nie mam lodówki, to dlatego jest to troszeczkę tak po macoszemu, że tak powiem. Może na przyszły rok jakoś, jak dożyję, coś pomyślę z tym. Na pewno wiem, bo mi spotkałem elektryka tu miejscowego, fajny chłop, i mi powiedział, co, za czym się rozglądać. Za panelem słonecznym do 100 watów. Do 100 wystarczy. Więcej nie ma co. Resztę podokupywać i będzie cacy. Może ten samochód, może będzie inny. W każdym bądź razie zaopatrzenie mam w energię akurat słoneczną, no powiedzmy. I mam z głowy. Nie muszę się gimnastykować. No tutaj pożyczyłem, jak to się mówi, kabla. I jest jak jest. Kochani, nie wiem, czy tutaj coś widać. Może na siebie trochę pokażę. No. Zobaczcie. Takie proste jedzenie. Bułeczka, parówka, ogóreczek. Ponad zdrowotne to jest. Tu jest herbatka. Ale na razie sobie. I fotel jest wspaniały. Żeby było, gdzie można go wsadzić, to bym księdza całował stopy, żeby się zabrać ze sobą. Wziąłbym go na górę, wyczyścił jeszcze u siebie w pokoju bym miał, przy biurku. No coś wspaniałego to jest. Mój wnuczek od lat, jeszcze jak ciężarówką jeździłem, tak samo ze mną jeździł cały czas. To jest mój kochany wnuczek. Jednego mam tylko. Judo ćwiczy. Po ostatnim obozie, który gdzieś tam pojechał w Polskę, dostał się do kadry wojewódzkiej. To już dużo. Jak w kadrze wojewódzkiej będzie miał wyniki, to będą, tak bynajmniej było, nie wiem, myśleć z kadry narodowej, żeby go zaciągnąć, jak będzie dobry. Także no, jest sportowcem, młodym, 14-15 lat. Pszczoły były, puszczałem filmy, pisałem. Tak naprawdę żadna pszczoła mnie nie ugryzła. Godzinę, półtorej temu osa mnie rąbnęła. Kciuka tu z boku. Zobaczyłem punkcik taki maciupki czerwony. Dotąd cisnąłem, aż żądło wylazło. Wziąłem lupkę na dowód. Bardzo dobre. Lubka kiedyś za komuny do znaczków służyła. Łamany jest ten. Zobaczyłem ten to żądło, usunąłem. Ale kciuk palca, powiem Wam kochani, że był sparaliżowany. Nie czułem w ogóle palca. Tak troszeczkę dosłownie. Zgięciu w ogóle tu gdzie puszek, paznokieć. To było no sztywne, jak to się mówi. Nic. To dopiero po godzinie tak odpuściło mniej więcej.
Także to, ale natłukłem ich tutaj trochę ręcznikiem. Może jestem, że tak powiem, nie wiem, no łobuziak, ale jednej przypaliłem tyłek zapalniczko do gazu. Skrzydła jej nie uszkodziłem, ale dupsko jej przypaliłem. Już więcej nikogo nie urządził, ale poleciała. Takie suchary. Tu złoty 60, coś takiego. Tak. Chyba to 70. Ja sobie pod Warszawą 3,20. Matko Boska kochana. Niedaleko są stadion sportowy Sanniki. Chłopaki nawet na Facebooku ich mam. Nie chodzę, ale kawałek jest, no bo jest 500 metrów przez krzaki, przez drzewa, działki. Słychać, grają. Znaczy trenują. O, już komary widzę na dachu siedzą. Ale będziemy ręcznikiem tłuc. Ja jak do tego, tej komory, tego salonu, że tak powiem, sypialni wchodzę i się zaszywam, że tak powiem, to robię polowanie na wszelkiego rodzaju insekty. Czyli komary i inne cholery, które tam w jakiś sposób się udały, że tak powiem. Później w nocy jest naprawdę przyjemnie. Żadna cholera ci nie tego brzęczo tutaj przy tej moskiterze, no ale nie mają jak do wejścia do środka. Jeszcze muszę lekarstwo wziąć. Skurcz plus. Jutro rano ostatni raz. Nic nie potrzeba. Pokażę wam. Pudełko, tutaj są lekarstwa, nici, miarka, a zawsze, żeby coś było. Tam widać akumulator, siadł troszeczkę. Ale to jest akumulator już nie do samochodu, tylko na takie tam wiatraczki, inne oświetlenie LED-owe. Zapchałem się, słuchajcie, herbata prawdopodobnie jeszcze gorąca jest. No, to muszę sobie wody, ci sowianki, troszeczkę machnąć, bo w człowieku gdzieś mi się jakoś tak dziwne mam złudzenie. Że coś mam z tym przełykiem, bo wyczytałem w Google. W starszym wieku mężczyźni mają problemy właśnie z przełykiem. Bardzo często nawet nie wiadomo, że jest stan zapalny i przełyk się jakoś tam zwęża. Pokażę wam coś, żebyście wiedzieli, mili państwo,
Proszę bardzo, no to każdy wie, co to jest, nie? Tam jest taki, o, kubełeczek, 15-litrowy Leroy. Składa się woreczek 30-litrowy, ładnie się na boki wykłada. Deskę się nakłada i się robi wiadomo co. Później to torbę zawiązujesz do dużej takiej 100-litrowej, czy tam jej torby czarnej, grubej, wrzucasz i nie ma problemu. Jest wiejski kontener, nie wiem dla kogo, podjeżdżam co drugi dzień, fru i tyle. Jakiś podobny, szanowni państwo, no, wiadro WT, stówę prawie, aha, stówę z przesyłku. I trzeba czekać, bo później doszukałem się, że to jest sprowadzane przez AliExpress, to czyli masz parę dni do tyłu, albo i tydzień, albo i więcej, z Chin. Następnie WC toaletka kamperowa, 500 parę złotych, no przecież bez sensu to jest. Deska 24 złote, kubełek, cwaniaki są też Francuzy, bo kubełek sam jako wiaderko kosztuje 14, tam 60 czy 90, a osobno jest dekiel, za dekiel trzeba 4 ileś zapłacić. No to jest draństwo, no ale trudno. No. W każdym razie, co by nie było, to się naprawdę opłaca. W międzyczasie widzieliście na pewno, jak opatrzyłem, takie pojemniki kupiłem. To już chyba ze 2-3 lata temu. O coś takiego. To Auchan, taki z taką pokryweczką, proszę ja was, kosztuje prawie 16 zł. 15 coś z groszami. No to takie mam 3. Jeszcze sobie wezmę emeryturę i jeszcze sobie dokupię. Z tego względu, że to się opłaca. Tu możesz wszystko. Czyli panelowe tak zwane rozwiązanie. Oprócz pościeli, no nie wiem, tam czego innego, to w samochodzie czy gdziekolwiek nie masz, no bo 2-3 sztuki w górę postawisz i masz mało, znaczy dużo miejsca do dyspozycji. No z tyłu za mną, tam za kamerą, że tak powiem, wam pokażę, są pojemniki na wodę. O. No to też służą tam, bo na tym kawa leży, radiotelefon, gdzieś tam. W każdym razie to jest nieudana konstrukcja tej lodówki turystycznej na wkłady. Nie wiem, może akurat ja się nie znam, mówię ogólnie tak do was, w razie czego to ktoś niech komentarz nawet i podrzuci tam, jeżeli jest taka możliwość. To było kupione ze 4-5 lat temu. Prawdopodobnie ten płyn się chyba już do niczego nie nadaje, chociaż w zamrażalniku był 2 doby, no to był kamień, jak to się mówi, lód, czyli. I wziąłem 22, wsadziłem, kiełbasę, serek było i tam coś jeszcze. Czyli, no powiedzmy, 4 godziny przejechałem, no w samochodzie było, ale temperatury były duże po drodze. No niestety jak przyjechałem, to tam woda była, to znaczy, że się no skropliło się to wszystko. Także, że to jest wielki niewypał. Natomiast są takie, chyba po 200 zł mniej więcej, a nawet gdzieś widziałem 175, ale to są, nie wiem jakie, mają wiatraczki pomontowane, czyli jakiś tam układ, nie wiem, to nie jest, no bo przecież musi być gaz, musi być albo coś, freon, jak to się mówi w lodówce, no gdzieś w obiegu, to przecież taka zasada jest. Nie wiem, na jakiej to zasadzie też działa, bo może się okazać, że to jest, powiedzmy, wyciąga powietrze na zewnątrz, które się znajduje w kolender, nie wiem. Muszę gdzieś poczytać, ewentualnie znajomego pożyczyć, żeby nie uszkodzić, i obejrzeć ją dokładnie, opisać i wrzucić na YouTube. W każdym razie, no są lodóweczki malutkie, pojemnościowe, ale one są na 12 V, na gaz i na 230 ponoć nawet.
No to do 230 mnie może, no chociaż to też się przydaje, jak pojedziesz na camping, to kabel może podciągnąć, nie? Także, szanowni państwo, tak jest, nie inaczej. Idzie dalej, idzie dalej. 15 minut już idzie, dobrze. Biorę tutaj na, bo się przepraszam, zatkałem. Biorę drugą kanapeczkę. Pigułkę wziąłem, tak? Bo już nie widzę. Wsadziłem ją do dzioba i popiłem. No to najwyżej połowę zjem. W każdym bądź razie, wiesz jak jest, powiem wam, że te 9, prawie 10 dni odżyłem. Odżyłem całkowicie, jest to inaczej niż w mieście. No Piaseczno pod Warszawą, no 24 km od centrum powiedzmy, ale to już jest miasto. Jest huk tych samochodów, tego wszystkiego. No, słychać wszystko, przepraszam, u sąsiad będzie szedł u siebie na posesji, przepraszam za wrażenie, piernie, bąka puści, pół okolicy słyszy, no może przesadzam, no ale no, dosłownie wszystko, psy szczekają, ujadają, o matko, tu u księdza są dwa czy trzy psiaki, no to w zależności tam są wypuszczane, już się przyswoiły, już do mnie nie przychodzą w nocy szczekać, obszczekiwać, latając tam gdzieś luźno. I całe księdza królestwo, nie ma ogrodzenia, płotu, nic, w ogóle luźno. Wiele gospodarstw tak samo jest. Nie wiem, no to tak jakoś ludzie są tutaj, no chyba zgrani, mi się wydaje, że jak obcą rzecz, czy obcego zobaczą, no to jeden drugiego przekazuje w jakiś tam sposób, no każdy coś wie. No w każdym bądź razie dziwi się. W Piasecznie, Zalesie Dolnej w ogóle to jest nie do pomyślenia, żebyś zostawił samochód z kluczykami, czy tam, no tutaj tak jest, zostawiają, ludzie się nie boją, autentycznie. Także no, nie mają ogrodzeń, nie mają, no gdzie niektórzy mają ogrodzenia, ale to jest inny świat już powiedzmy, 200 km od Warszawy, czy od Piaseczna, przepraszam, bo od Warszawy to będzie z 200 od centrum, 220, 230, będzie tak, no powiedzmy, plus minus. Jest duża różnica. Dzisiaj poszedłem do kościółka, bo cały tydzień nie chodziłem. No po prostu poszedłem, bo stwierdziłem, że jeżeli jutro mam wyjechać stąd, no to tak po prostu. No było 10 osób w kościele, ale ksiądz odprawia mszę wieczorną, nie ma, organy grają, wszystko, nagrałem filmik. Ale no jak zwykle gdzieś tam zacząłem gadać niepotrzebnie i raczej tego filmu nie puszczę. Gdybym miał program taki do obcinania tych filmów, nie mam, nie wiem jak to się robi. Może ktoś napisze, doradzi, że jest jakiś program taki, że można tam wyciąć, wciąć, coś wstawić. Taki, żeby był gramotny. Angielskiego no nie znam perfekt, technicznie znam, ale tak ogólnie gramatyka co tego to nie znam w ogóle. Także jest ta różnica, byłoby fajnie, no tak jak jest, ja jestem zadowolony, odżyłem, nie wiem, patrząc nawet na brzuch w tej chwili, no mam tutaj kawałeczek, ale był to większy brzuch, no wiem, jakoś tak poleciało dosłownie, no bo właśnie je to co jest, czyli kruseczki, makaron, do tego jakaś mizeria zrobiona z ogórków, z pomidorów, to parówka, to kawałek mięsa było rzucone, zupek się nie jada, ludzie, ja pytałem się tak bez kręcenia filmu, obiad to się tylko składa z drugiego dania, pierwszego dania zup się nie robi, teraz mówi to już naprawdę, no dużo piją napoi różnych, oręża, etc. Byłem u pana, który będzie wykonywał pomnik dla świętej pamięci porucznika Stanisława Rostowskiego za rzeką Sam, czyli z tego miejsca za Sanem, jakby przez wodę przeszedł jakieś 5 km w prostej linii, no może 6. W każdym bądź razie no czekam na te decyzje tego Instytutu Pamięci Narodowej. Trochę przygrywają, pici polo. Jeżeli do końca lipca, a już dużo nie zostało, nie dostanę odpowiedzi, to po prostu przyjaciele powiedzieli, że założymy konto, znaczy konto, to tam jest państwo, kupuje się to, nie wiem jak to się załatwia, zrzutka.pl. No i wszystkich co znam, to mówią 24 tysiące złotych, to się zbierze w MIG,
ludzie wierzą. Bo tak się właśnie dziwnie to składa, że Instytut Pamięci Narodowej wuja uznał za żołnierza walczącego o niepodległość Rzeczpospolitej, awans oficerski. Pomnik też, nie ma problemu, mon i wszystko. A jak co do czego doszło? Każdy nabiera wody w gębę. To mi się nie podoba. Dobra, koniec tego mojego gadulstwa, kochani. Chyba wyłączę, bo baterie zaraz siądą. No niby prąd mam, ale kiepsko to jakoś się ta ładowarka też kiepsko ładuje, nie wiem. No i trzeba będzie wrzucić to jeszcze do północy na YouTube'a, żebyście sobie znaleźli. Jeden chyba, jedyny film z moją gadką, ale to siedzę w namiocie, mówię o jedzeniu, o tym, o tamtym. Myślę, że nikt z Państwa się nie obrazi na takie coś. Przepraszam, to nie to, że jestem tutaj, jest chłodno. Ja od 2009 roku, jak zawał miałem, nie palę. I jest to choroba palacza, kaszel palacza. Wszyscy lekarze po kolei tak mówią. No, nie mam przez cały dzień. W pewnym momencie zaczyna mnie kaszel łapać, nie wiadomo jak. I o. Także miłych snów, kolorowych dla wszystkich, buziaki, hej, składam. I tak jak zwykle już teraz powiedziałem, Rafał Zaborek, król szos amerykańskich, Kraken Michał, to samo, król szos, tylko że młodszym wiekiem jeszcze jest. Jest Rafał z Kanady, kto tam jeszcze, oczami podwójnej, Angelika i Tuptuś, po Polsce, po Europie jeżdżą, bardzo fajna załoga, kamper z Australii, kogo tam jeszcze, jedna była kobieta, słynne nazwisko, nosząca kierowca, po prostu mnie olała, ja ją też również wywaliłem ze wszystkich możliwych, nie daję subskrypcji, nie daję nic, wszystko polikwidowałem. Jak ktoś jest świnią, to ja też jestem świnią, nie będę, jak to się mówi. No i pozostałych rolników, tam gdzieś mam z traktora, gdzieś tam coś tam, mechaników, także wszystkich pozdrawiam, no bo jest okazja. No i kochani, do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję, dobranoc. Jo, muszę odwrócić, żeby wyłączyć. 22 minuty.